Mięso z perliczki jest ciekawą propozycją na niedzielny obiad. Do ugotowania rosołku potrzebujemy mięso właśnie z perliczki, włoszczyznę, ziele angielskie, pieprz ziarnisty, sól, cebulkę, wymoczone mięsko kładziemy teraz do zimnej wody. Posolimy. I czekamy, aż się zagotuje. O, rosołek już się zagotował, teraz zaszumujemy, żeby był klarowny. To się ścina białko i takie się robią szumy i trzeba to zebrać, żeby nie pływało później w rosołku. Teraz dołożymy włoszczyznę. Seler, por, pietruszka, to już wszystko jest razem. Przysmażymy cebulkę jeszcze na ogniu tutaj. Dla koloru, dla zapachu. Pieprzu w ziarkach. Ziele angielskie, listek. Malutką papryczkę chili, żeby dla zaostrzenia smaku. No i niech się gotuje. Teraz rosołek musi się gotować z 1,5 godziny na bardzo wolniutkim ogniu, żeby tylko sobie mrugał. Dołożymy jeszcze przypieczoną na blasze cebulkę, która dodaje aromatu i koloru. Może być cebulka z łupinką, bo to też daje kolor piękny. O. No i teraz spokojnie niech się gotuje. Ukroimy do rosołku lubczyku. Drobniutko pokroimy i później na zielono na talerz każdemu. Rosołek już jest gotowy. Zaraz nalewamy na talerz porcję mięsa. Klarowny, żółciutki, ładny. Proszę bardzo, posypujemy jeszcze lubczykiem. I życzę smacznego, jak pachnie.